mamy Instytut Cervantesa. Piękny. Idziemy, idziemy i nagle oczywiście zawsze znikąd się pojawiają Hermesy, Van Cleefy, zegareczki. Tam są dalej Fendi. No ulica jak prawie w każdym mieście oprócz żadnego polskiego. Teraz jesteśmy na Marienplatz. Marienplatz, jak widzicie. Kościółek, katedra, bazylika, palemki, zaliczone. Nie spodziewalibyście się, ale przyszłam do TK Maxa po picie. Dzień dobry w ogóle. Nie wiem, najbliższy sklep na głównych ulicach i największa kolejka, ale jedyne picie, jakie tutaj jest, przysięgam. Widzicie, tak wygląda mój koszyk w niemieckim Rossmanie. Trzy te maski, siedem małych. Ten spray się mega opłaca. No, ogólnie hit. Przeszliśmy teraz z takiego miejsca, ja się znalazł, takie klimatyczne, w takim ogromnym parku. Ten park jest naprawdę przeogromny, jest nawet, nie wiem, na pewno jest większy niż błonie nasze krakowskie i może pewnie tak z 20 razy. I ja się tutaj ma jakiś piękny kawał mięcha, pryteczki i oczywiście piweczko. Ja nie wiem, coś nie jestem obiadowa, więc sobie wzięłam Apfelstrudel, loda i to jest jeszcze picie z TK Maxa. Tu Secured Rossmann. Pijemy! Tu właśnie jest dalej ten wielki, ogromny park, który, o którym wam mówiłam. W ogóle, proszę Państwa, witam Was w dzisiejszym vlogu, ponieważ wiem, że jest późna godzina, bo jest po 14, a jeszcze się z Wami niestety nie witałam. Przepraszam, nie miałam kiedy rano, byłam zaspana. No po prostu przepraszam. Od rana mam taką migrenę. Ogarnijcie, że jak już wczoraj mi się... Nie miałam już gorączki wczoraj, znaczy może małą taką, ale już nie brałam leków, bo mi to szybko przeszło. Już przespałam dzisiaj całą noc praktycznie. No to dzisiaj znowu inne sprawy comiesięczne, więc jest wesoło, nie ma nudy. No i tak. Usiedliśmy sobie teraz na chwilę w parku, ja się tam przegrabię zdjęcia. Tutaj właśnie mam, pokażę Wam później Rossmana całego mojego zakupowego. Recesiek, więc jeszcze z nim chwilę zapoziedzę. No i tak, nie nagrywamy jakoś dużo rano, bo no co, wstaliśmy, zjedliśmy sobie śniadanie. To jeszcze pojeżdżaliśmy, polemichowaliśmy, wyszliśmy, przejechaliśmy się metrem, kupiliśmy w ogóle dzisiaj bilet całodzienny, ponieważ zawsze jest tak, że kupujemy pojedyncze bilety, potem dodajemy to do siebie i się okazało, że mogliśmy kupić całodzienny, albo strasznie mi tu już spływa, albo ewentualnie wiecie, jakiś zestaw 10 biletów czy coś takiego. Więc dzisiaj był ten dzień, kiedy tylko dzisiaj jeździmy tutaj komunikacją miejską, już skorzystaliśmy z niej dwa razy, więc miałem nadzieję, że się opłaci. Bo chyba bilet jedynie jest za 3,50 albo 2,50, już sprawdzę. Dobra, sprawdziłam i to pojedynczy bilet chyba, bo to jest bardzo dużo stref jakiś i tak dalej. No w sumie tak jak w Krakowie, tylko wiecie. Tak jak w sumie w każdym mieście, ale no tu pogubimy się w tym zaraz, jak jest ich 7. Więc oficjalnie opłaci nam się to. Super, bo jeden bilet jest za 3,70, a ten całodzienny był za 8,80, a my już przyjechaliśmy dwa razy, a jeszcze na pewno przejedziemy z raz czy dwa, więc bardzo fajnie. No i potem przeszliśmy przez Stare Miasto, jakoś tak, no ładne, więc jest Stare Miasto, tak, Stare Miasto. Potem poszliśmy znaleźć Kiko i wyszłam tam. Jasiek już ma dość. Ale nie wiedziałam, że nie będzie w ogóle błyszczyków, które chcę. To nie jest, sądzę, moja wina. Może jeszcze gdzieś będą. No ale cóż, pani powiedziała, że w ogóle nie ma żadnego koloru z tych błyszczyków, jakie chcę. Więc powoli wam dość. Może jeszcze gdzieś się znajdą. No bo bez przesady. I potem Rossmann, i potem się już weszliśmy w jakieś zagłębie kebabów i potem przyjaźń. Co się dzieje? Coś ci grzywę zawiewa. W ogóle przyszedłem tego parku, ponieważ nie rzeka. I tak się wydaje, ona jest dość czysta, nie najgorsza.
I tu widzicie, jest taki spadek i ten prąd właśnie płynie w tamtą stronę, tam. I po tamtej stronie właśnie się wszyscy, wiecie, kąpią. Patrzcie, po tej stronie właśnie wszyscy się kąpią, opalają z jednej, opalają tam z drugiej. Prąd płynie, więc się mega fajnie właśnie płynie. No, fajna sprawa. Żałuję, że w Krakowie nie ma czegoś takiego. Wiecie, tam jest tyle miejsca i tam każdy siedzi. Ludzie tam pracują, czytają książkę, piszą coś, wszystko. Tu Jasiek obczaił, znalazł bardzo ładne miejsce. Pięknie. Tak wiecie, bardzo estetycznie, wszystko jakby ładnie rozplanowane. Bardzo ładnie. Dobra, moi drodzy, my już w hotelu. Wybaczcie, co tu z te włosy, ale dzisiaj dopiero będą myte. Chwilę sobie odpoczęłam. Jasiek jest ojojoj, teraz w ogóle... Nieważne. Te włosy to naprawdę jest ciężar, ale dzisiaj będą ogarnięte. I proszę Państwa... pokażę Wam, co kupiłam w tym Rossmanie dzisiaj. My jesteśmy w ogóle właśnie w hotelu, nie będziemy wychodzić, jesteśmy strasznie zmęczeni, bardzo dużo dzisiaj też przeszliśmy. I mamy Rossmana, już Wam pokazuję, co i za ile! Pierwsza rzecz jest to ten tusz do rzęs. No normalnie wiadomo, bym poczekała na promocję u nas, ale no kończy mi się to na wyjeździe, ja go naprawdę kocham. Ale nie wyszedł najgorzej, bo za niecałe 12 euro, czyli powiedzmy, że za około mniej niż... Za około 50 zł mi się wydaje jakoś, tak? Więc nie najgorzej, bo u nas w Polsce jest chyba po 70 w normalnej cenie, więc spoko. Miałam taką maseczkę, tylko widzicie, to jest w ogóle z tej serii, co mamy te takie płachty normalne. Tylko to jest taka na oczy, pod oczy. I ona jest tutaj, widzicie, jakby tylko na te okolice oczu i pod oczami. I ona była za 79 centów, czy tam eurocentów, więc myślę, że spoko. Zobaczymy, jak się sprawdzi, bo miałam ten mój hit do rozczesywania włosów. Ponieważ to był za euro 50, czyli wyszedł za jakieś 7 zł, coś takiego, nawet pewnie mniej, więc mówię Wam super, a w Polsce jest chyba za 10, 12. Teraz najlepsze, bo kupiłam, aż jak zobaczyłam te maski, tak się ucieszyłam, bo one według mnie są już nie do dostania w Polsce. W ogóle tu Rossmanów chyba dzisiaj na całe Monachium, co chwilę są tylko DM-y. W tych DM-ach, no wiecie, no nie ma tej dokładnej maski. Jest ten zamiennik, który sama znalazłam, ale nie jest on tak dobry naprawdę jak to. I tak się ucieszyłam, jak je znalazłam naprawdę, aż na Jaśka zrobiłam taki wow, wow! I proszę Państwa, te maski były każda za euro 99, czyli po 9 zł wyszły, a u nas są normalnie po 12, więc by się... Naprawdę się mega cieszę, będzie zapasik, aż może kiedyś do nas wrócą. I teraz, moi drodzy, największy hit. Kupiłam 7 tych pojedynczych masek z olejkiem arganowym i pewnie jakimś ekstraktem z żurawiny. Ja jak raz miałam tylko przyjemność u nas w Polsce po prostu je zdobyć i się nimi po prostu... Ty, Jasiek, patrz, ale jedne mają... Teraz w ogóle zauważyłam, że patrzcie, jedne są całe żółte, jedne są... I te są w Polsce chyba, po prostu jest jakieś nowe opakowanie, nie wiem, nieważne. Wzięłam ich 7, chciałam więcej, nie chciałam robić wiochy. Jasiek też mi powiedział, żebym w ogóle wzięła cały karton tego, no ale wzięłam 7 i one były po 69 eurocentów jedna, więc fajnie. One wyszły chyba po 3 zł jedna, a w Polsce są 3 z hakiem albo 4. Więc fajnie, jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowana. To był mój jeden z głównych celów przyjazdu tutaj, naprawdę ten Rossmann i te rzeczy, więc bardzo fajnie. I tak wygląda, proszę Państwa, właśnie 113 zł wydanych w Rossmanie. Już jak widać, nawet w Polsce, jak i tutaj mam tradycję, że jak się wchodzi, to zawsze się zostawia strasznie dużo w tym Rossmanie. No ale szczerze, no to jest połowa prawie tej kwoty, więc za tyle rzeczy 50 kilka złotych. Bardzo się cieszę.